Szok, niedowierzanie, czy na 1 listopada nie będziemy mogli odwiedzić grobów najbliż... naszych najbliższych, czy będziemy mogli odwiedzić naszą rodzinę na święta Bożego Narodzenia. No właśnie dzisiaj na temat sytuacji, która nas czeka, jeśli chodzi o Polskę w związku z koronawirusem, no i lawinowy wzrost osób zakażonych koronawirusem. Praktycznie po 4-5 tysięcy osób zakażonych, kiedy to nagrywam, przybywa każdego dnia, a pewnie ta statystyka będzie jeszcze większa. Co? ze świętami Bożego Narodzenia, czy Polacy mieszkający za granicą będą mogli wrócić do Polski, odwiedzić rodzinę, co z 1 listopada, czy Polacy będą mogli pojechać na groby swoich bliskich. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat 1 listopada, także świąt Bożego Narodzenia, które będą mieć miejsce w grudniu. Jasnowiec Jackowski mówił w ten sposób, że Październik to tak naprawdę przygotowanie nas do tego, co wydarzy się w listopadzie. To w listopadzie tak naprawdę dowiemy się, jaka była prawdziwa przyczyna, podstawa koronawirusa. No i to jest przerażająca tak naprawdę wizja, tak? bo to może spowodować, że rzeczywiście nie będziemy mogli po prostu odwiedzić grobów naszych najbliższych. 1 listopada. No i też pytanie jest takie, co będzie ze świętami Bożego Narodzenia w grudniu, jeżeli mamy tak dużo przypadków koronawirusa? Oczywiście, jeżeli po prostu Polska, tak czy rząd dokładnie poradzi sobie z tym problemem, jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem, tak, a więc będą mieć po prostu tutaj sprzęt rozwiązania systemowe, jak sobie z tym poradzić, i będzie tych przypadku zdecydowanie mniej. To nic takiego się nie wydarzy. Natomiast, jeżeli dalej będzie tych przypadków po kilka tysięcy, po pięć, dziesięć, a może, nie daj Boże, jeszcze więcej, praktycznie tych przypadków, no to trzeba się spodziewać tego, że 1 listopada Polacy nie będą mogli pojechać na groby i tak samo na święta Bożego Narodzenia, tak? Tylko po prostu rządzący tego nie chcą powiedzieć teraz, nie chcą praktycznie straszyć tutaj obywateli, no ale tego można się spodziewać. No wyobraźcie sobie, jeżeli, nie wiem, po, po prostu pod koniec października będzie po 20-30 tysięcy osób zakażonych dziennie, no to wydaje się, że po prostu tutaj taka rekomendacja ze strony rządzących będzie żeby Polacy w tym roku odpuścili nie jechali na święta Bożego Narodzenia święta 1 listopada święta zmarłych albo na przykład pojechali w innym terminie tak żeby tu właśnie nie doszło do zakażenia w... żeby nie roznosić tej choroby w inne regiony kraju i tak samo jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia jest to specyficzne tak naprawdę święto bardzo ważne dla nas w Polsce jeśli chodzi o historię, tradycje, ale też jest specyficzne z tego względu, że o ile jeszcze na święta 1 listopada, no tak, może po prostu Polacy nie zjeżdżają za granicą, chociaż też dużo przyjeżdża. Tak, na święta Bożego Narodzenia większość stara się wrócić do Polski, na te święta spędzić je po prostu w gronie rodzinnym. Co ciekawe, też po prostu sporo Polaków wyjeżdża, na przykład z Polski, do rodziny będącej w Wielkiej Brytanii, czy na przykład w Niemczech, czy w Holandii. No i tutaj pojawia się duży znak zapytania, co wtedy po prostu z koronawirusem, bo ile na przykład poradzilibyśmy sobie, z koronawirusem w Polsce, załóżmy po prostu te statystyki byłyby korzystne, w sensie nie byłyby takie przerażające, no wiadomo, że to nie będzie tak, że z dnia na dzień po prostu będzie po kilkanaście osób zakażonych dziennie, no ale załóżmy, że te statystyki były tam po kilkaset osób zakażonych dziennie, to po świętach Bożego Narodzenia, jakby ludzie pojechali na przykład Polacy do rodziny za granicę i tam w rejonach, gdzie byłoby dużo zakażeń koronawirusem, mogli potem tego koronawirusa przywieźć do Polski, no i nieświadomie po prostu później zarażać, tak, i przywieźć faktycznie ten koronawirus do Polski. Więc pytanie jest takie, co będzie się działo, jeśli się chodzi o święta Bożego Narodzenia, jeśli chodzi praktycznie tutaj o 1 listopada, jak to rządzący rozwiążą. No, nie ma wątpliwości, że rządzący na pewno po prostu spartaczą tą sprawę, jeśli chodzi o święta 1 listopada, tak samo jak święta Bożego Narodzenia, bo no zepsuli tak naprawdę sprawę, jeśli chodzi w ogóle o koronawirusa w Polsce. Na początku roku tych przypadków nie było tak dużo, były wprowadzone te restrykcje, czy słuszne, czy też nie, no to już jest inna sprawa po prostu natomiast nie było tak dużo przypadków w momencie, kiedy poluzowano tej różne dziedziny gospodarki, ja nie jestem przeciwnikiem tego, tak, żeby luzować, czy też po prostu, żeby zaostrzać. Natomiast no, trzeba zrobić tutaj to z głową, tak? No to się okazuje teraz, że jest nawinowy skok, jeśli chodzi o osoby zakażone koronawirusem. Przede wszystkim moim zdaniem powinno być nauczanie zdalne, tak, no bo tutaj uczniowie oni mogą być źródłem właśnie koronawirusa, mogą zakażać dalej w rodzinach wielodzietnych, gdzie mieszkają po prostu z dziadkami, rodzicami, często takie, to tak ma miejsce w Polsce, także są domy wielorodzinne. Nie, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że po prostu rząd odłosił tak szybko, od, odbębnił sukces, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, a teraz jest w tych przypadków po 4 czy 5 tysięcy, a może być więcej. Wszyscy mówili o tym, że będzie druga fala koronawirusa, mówił też także o tym Jasnowiec Jackowski. No i teraz praktycznie co dalej, żeby to rozwiązać, rozwiązać praktycznie ten problem, Natomiast rzeczywiście, tutaj sytuacja jeśli chodzi o święta zmarły 1 listopada czy święta Bożego Narodzenia, no ta, ta, ta sytuacja może być niekorzystna, tak, może ona po prostu być niekorzystna akurat w tym roku. Może to po prostu wyglądać niekorzystnie. No pamiętam tutaj te słowa, jeśli chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego na święta wielkanocne, to mówił o tym, że jeżeli Polacy mogą, to żeby siebie nie odwiedzali praktycznie na te święta wielkanocne. Nawet sam mówił swój przykład, że on nie odwiedzi swojej mamy, tak i tak dalej, bo nie chce po prostu narażać osoby tutaj starsze, tak, żebyśmy nie narażali osoby starsze w rodzinie. No okej, okay, czyli może tutaj być podobna narracja w grudniu. Wtedy, wtedy to mówił premier Mateusz Morawiecki w stosunku do tego, że było kilkaset Przypadków osób zakażonych dziennie, jeśli chodzi o koronawirusa, a teraz, jeżeli mamy po kilka tysięcy, a do grudnia może to być po kilkanaście, albo po kilkadziesiąt tysięcy osób. Zwłaszcza, że po prostu, no, wiemy, jak to wszystko może wyglądać. Tak, może zabraknąć respiratora miejsca w szpitalach. E, mamy tutaj w, widoki, takie obrazki, mogliśmy widzieć w serwisach informacyjnych, gdzie były całe praktycznie e, kolejki karetek pod szpitalami, po pięć, siedem karetek na no, przerażający, tak naprawdę widok. No, Jasnawidzecki mówi wprost, że w listopadzie będziemy mieli do czynienia z czymś dużym, z czymś wielkim. Przybyż, że październik jest to tylko przygotowanie do tego, co się wydarzy w listopadzie. Pytanie, czy to, to są działania wojenne, które będą mieć miejsce, dojdzie do wybuchu wojny, bo przecież Jasnowic Jaskowski prognozuje, że yy, praktycznie październik. Że, że koronawirus jest przygotowaniem do wybuchu wojny, czy na przykład w, w listopadzie będzie prawdziwa liczba osób zakażonych, na przykład, nie wiem, po 30, po 40 tysięcy osób zakażonych dziennie. To byłaby przerażająca tak naprawdę sprawa, no ale to jest zarzut przede wszystkim do rządzących, tak, do rządu Prawa i Sprawiedliwości, no bo na początku roku, jak wybucha ta fala, jeśli chodzi o koronawirusa, czy na przykład koronawirus wybuch poszczególnych krajów we Włoszech w Hiszpanii, trudno mieć pretensje do poszczególnych państw rządzących, że sobie nie dali rady z tak, czy to ich przerosło, bo to był tak duży ogrom praktycznie osób zakażonych w krótkim czasie. Natomiast e, słuchajcie, no teraz już minęło pół roku od tego, kiedy pojawił się koronawirus w Polsce, jak nie więcej i państwo polskie powinno się przygotować, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeśli chodzi o lekarzy, sprzęt, respiratory, jeśli chodzi o działania koordynacyjne, logistykę, to już powinno być wszystko zabezpieczone, tak? Tak samo tutaj, jeśli chodzi o edukację zdalną, ona się powinna nie odbywać się zdalnie, w sposób zdalny, tak? Uczniowie to nie, nie ma po prostu obowiązku takiego, że muszą koniecznie pójść w ławki, uczyć się. Jest XXI wiek, każdy z uczniów praktycznie dysponuje smartfonem, komórką, komputerem. Spokojnie można się uczyć zdanie, przynajmniej przez jakiś czas, albo w modelu hybrydowym, część w szkole, część tak. Tylko no, ja mówiłem o tym, że tutaj rząd się obawia, bo nie chce po prostu jakby tutaj wypłacać tego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, to co było na początku roku, że jak jeden z rodziców dzwonił się z pracy, znaczy dzwonił nie całkowicie z pracy, tylko na tymczasowo, tak? Żeby zająć się opieką nad dzieckiem, to państwo wypłacało opiekuńczy i tego się boją. Także, jakby to wprowadzili całkowicie naukę zdalną, to że Polacy mieliby po prostu pretensje w stosunku do rządu, żeby wypłacili ten właśnie, opiekuńcze. Tak, no by powiedzieli, jak teraz nie ma opiekuńczego, no, na początku roku, jak, jak uczniowie po prostu siedzieli w domu, to było opiekuńcze. No ale to już jest ból głowy, tak, jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie Jasnowiec Jackowski mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rządził połowę kadencji. Góra do jesieni 2020 roku i rzeczywiście był dosyć istotny kryzys. Pytanie jest takie, czy ten kryzys to jest po prostu zamiatanie pod dywan, czy rzeczywiście ten kryzys to całkowicie złagodzony? No moim zdaniem to ten kryzys dalej się tli. To jest kwestia po prostu tylko dalania tutaj oliwy do ognia, kiedy ten kryzys wybuchnie na nowo i rzeczywiście będzie bardzo dużo przypadków

Nie, znaczy przypadków no, osób zakażonych, ale też po prostu rzeczywiście ta koalicja pęknie i dojdzie do upadku rządu prawa i sprawiedliwości. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat słyszycie, co, co na ten temat myślicie, jakie jest wasie, Wasze zdanie w tej sprawie, jeśli chodzi o przyszłość Polski, tego co praktycznie nas czeka, jeśli chodzi o te wydarzenia, z którymi po prostu będziemy musieli się tutaj zmierzyć. Niewątpliwie te słowa, które mówi Jasnowiec praktycznie to wszystko się realizuje, to wszystko się sprawdza, tak? I jeśli chodzi o. Tutaj państwo polskie, no i ta statystyka przerażająca tak 5 tysięcy osób zakażonych, gdzie inne państwa, Włochy, Hiszpania już dawno sobie poradziły z tym problemem, to w Polsce faktycznie druga fala. No nawet ja bym powiedział w ten sposób, że stwierdzenie druga fala to nawet jest niewłaściwe bo yy, podczas pierwszej fali nie było tyle osób zakażonych co po prostu teraz podczas tej drugiej fali, tak? Poza tym Janojteckowski mówił, że yy, z, yy, jak będzie ta druga fala koronawirusa w Polsce to obostrzenia będą bardziej dotkliwe niż podczas pierwszej fali koronawirusa w Polsce. I to wszystko rzeczywiście praktycznie realizuje się na naszych oczach. Jasnowicz Jackowski mówi o tym, że wojsko zostanie wyprowadzone na ulicę, wojsko będzie po prostu na ulicach, że rząd przerzuci ciężar odpowiedzialności, część obowiązków na wojsko, że niektóre działania będą niekonstytucyjne, skandaliczne, natomiast chodzi o to, że po prostu polityką, żeby przerzucić odpowiedzialność na wojsko, a nie na polityków nienarządzących. To zobaczymy, czy rzeczywiście ta wizja przepowiednia Jackowskiego się zrealizuje i czy będziemy mogli po prostu pojechać spokojnie odwiedzić groby zmarłych na 1 listopada i odwiedzić naszych bliskich krewnych na Święta Bożego Narodzenia. To wszystko na dzisiaj. się. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.